Ja pierdolę, ale bym se pojechał taki mit YouTube. Ja pierdolę, kurwa mać. Mieć takie swoje stoisko i robić fajne rzeczy. A nie, chwileczkę. Przecież tam będę. Hej, 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 jestem Gargamel i razem z generatorem Frajdy, Fangotenem, Achusem i Nakim będę na mityt już za tydzień w Krakowie. Będzie też reszta familii. Badajcie, pogadać, pośmiać się i obczaić nową kolekcję. Link do biletów w opisie. To jest wersja demonstracji. Ja pierdolę, Kuba, dziewczyna mnie sfrędzonowała. A jak to? Dobrze, że pytasz. Po co mnie tu, co ci chodzi? Ja wszystko robiłem tak, jak ona chciała, wszystko robiłem, co ona lubiła i nic. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że byłeś miły dla jakiejś kobiety, a ona nie chciała seksu? Ale szmata! Ale dziwka! Ja pierdolę! Tydzień temu wysłałeś mi piękny film, a naprawdę najpiękniejszy film, jaki widziałem. Jest taki artystyczny. Taki tam jest, widać napracowanie. Ja się mogę utożsamić z tym filmem, każdy chyba. Każdy był kiedyś sfrędzonowany. Wszystko byłoby w sumie spoko. Gdyby nie fakt, że cały film jest spierdolony. Każdy kiedyś zaliczył coś takiego, że ktoś mu się podobał, a ta druga osoba średnio była zainteresowana. No zdarza się. Zdarza się. Jerzy Dąbrowskiemu też się zdarzyło. Pomyślałbyś, hej, to niemożliwe. Tak... Jerzy Dąbrowski, mistrz gier komputerowych, popularny youtuber, który podkłada głos w Emoji Movie, który wyszedł... wyszedł wszystkim... Na dobre, chcesz powiedzieć, że youtuber z 12 milionami... Miliona. Fanów, został sfrędzonowany? Ja też nie mogłem w to uwierzyć. Nie tylko został sfrędzonowany, ale nagrał o tym film do swojej 1,5-milionowej publiki. 1,5-milionowej miliona publiki. Do mojej szkoły chodziła kiedyś pewna urocza dziewczyna, która od razu podbiła moje serce. Była niczym najnowsza część Gwiezdnych Wojen. Wiecie, ciekawa fabuła, świetnie wyglądała. najnowsza część Gwiezdnych Wojen to ta znana z dobrej fabuły. Przez pierwsze 10 sekund już wiadomo, do kogo jest ten film. Tak, hej, nerdy. Hej, dziewczynki, pewnie lubicie pizzę. Wi-Fi, Benedicta Cucumbera. Ej, a znasz w ogóle Michaela Jacksona? Michael Jackson? Czekaj, co jest jeszcze takim oczywistym elementem popkultury? Najnowsza część Gwiezdnych Wojen. A nerdowską grę ostatnio znalazłem, wiesz? Call of Duty? GTA się nazywa. A, tak, to jest tak, gdzie się chodzi i się zabija. GTA nauczyło mnie zabijać. Jest tak głęboko w mainstreamie, że... No. Gargamel Vlog. Wyjdź. Chciałem go przypomnieć, że GTA nauczyło mnie zabijać. No i była po prostu nie z tej ziemi. Zakochałem się w niej i zaczęliśmy spędzać wspólnie czas. Jednak coś było nie tak. Groza! Groza! Tak jak w trailerze Incepcji było, pierwszy raz się pojawił ten taki dźwięk. Kiedyś w kinie zobaczyłem zwiastun Pitbulla, bo z własnej woli bym nie oglądał. I liczyłem i było chyba 5 razy pod rzędem. A nie, sorry, to był taki polski, więc to było takie... Polski film to wiesz, wódka tam, że... Nalej mi jeszcze wódki. Czekaj. Weź wchodzi Tomasz Karolak i mówi... Tomasz Karolak. Gówno! Za każdym razem, gdy odnosiła jakiś sukces sportowy albo miała urodziny, to przychodziłem z kwiatami, balonami oraz jakąś nagrodą. Oraz jakąś nagrodą. Wiesz, na czym jest zbudowana miłość? Na dawaniu ludziom rzeczy. No, totalnie. Odpowiadała, że jestem najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miała. Mówimy fajnie, że jest to nieco dziwne, no, że kiedy ktoś udaje ci się coś, jakiś kurwa Jasiek przyjdzie do ciebie z balonami do domu, to mnie by zachęcało do jakby nieosiągania sukcesu. Nie chcesz, nie przychodź do mnie. Jak ci poszedł test, no wiesz co? Strasznie słabo i tak zasłania tą piątkę na egzamin. Działo się coś ważnego, to nieważne o której porze. Nie spacja ważna. A gdy właśnie działo się coś złego i było jej smutno, to wystarczyło 5 sekund i zjawiałem się, by ją pocieszać oraz oglądać filmy, na które nie mam ochoty. Filmy? Na które nie miałem ochoty. Nie chciałem ich oglądać. I w ogóle ten pomysł, że no słuchaj, jak cokolwiek się złego działo, 5 sekund i byłem. To jest twoja decyzja to już. Ej, po pierwsze, był miły. Był miły. Więc... seks. Jestem zdziwiony, że on Fedory nie ma. Był miły. Powinna mu dać dupę. Cholera, masz rację.
Powinna mu dawać dupy za każdym razem, jak przychodził i dał jej balony. No, takie, o, przyszedł, no dobra. Sprawdza w dzienniku elektronicznym, piątkę dostała, otwiera drzwi, rozbiera się, kładzie na łóżku, czeka. To z tymi filmami, na które nie ma ochoty, znaczy, nie wiem jak inni ludzie, ale ja mam wrażenie, że jeżeli im ci się nie podoba... Warto o tym powiedzieć. No. Tym bardziej, jeśli próbujesz z kimś się zbliżyć. Właśnie, bo... Tak, nie wiem, czy udawanie do końca jest dobrym pomysłem. I sobie wyobraź, że poznajesz laskę, jest super, przychodzisz na niej, ona mówi, dobra, obejrzyjmy mój ulubiony film i puszczę Dorosłe Dzieci 2 z Adamem Sandlerem. Mall Cop. Przychodzisz do laski, do domu, wiesz, zajebiście, tak, już spotykaliście się przez miesiąc, siadasz na łóżku jej i jest taka kolekcja kolekcjonerskich edycji filmów Adama Sandlera. Na ścianie w ogóle te wiesz, specjalne rasistowskie żarty, to one są oprawione w takiej szklanej tej... No, złotą ramkę. Tak, no, może warto się poświęcić. Wiesz co, jest kilka znaków, tak? Jeśli na przykład lubi filmy Adama Sandlera, ten albo ma kutas. Powiadała, że jestem inny niż ci wszyscy źli mężczyźni. To jest fidget spinner. Ja chyba już wiem, dlaczego ona go nie chciała tak naprawdę. W Fight Clubie na przykład w każdej scenie jest ukryty kubek ze Starbucksa. To jest Fight Club naszych czasów. Nie chcę spoilerować Fight Club, no. Ale tu też jest twist na końcu. Jest twist? Kilka razy zaprosiłem ją do kina. Gdy już na nią czekałem pod kinem, dzwoniła i mówiła, że przed chwilą dostała zaproszenie od tego z drugiej P i musimy odwołać spotkanie. Spotkanie, nie randka. A co to jest? Nowe żrady. Ej, jak to jest robić film, który jest jakoś tam dla ciebie taki, wiesz... Osobisty, jakiś, wiesz, tam wyżalasz się trochę... Że jednak złamane serce, no, jednak niespełniony i nagle... Spotkanie. Nie randka. Hej, fellow kids! How do you do, fellow kids? A skoro mowa już o randkach, postanowiłem ją zabrać kiedyś do restauracji. Nie na jakiś tam fast food, ale do dobrej, legnickiej restauracji. Za każdym razem przychodziła z jakimś znajomym. Zauważyłem ten problem, jakby on z nią nigdy w życiu nie rozmawiał, tylko jakby on z nią po prostu przebywał w tych miejscach, no, ale komunikacja między nimi nie istnieje, bo to jest takie odsuwanie w czasie tylko tego, no, że żeby się... Tak, żeby... Może jak przyjdę z balonami ten 30 raz. Tak, wiesz, poprzednie 29 razy... To się jeszcze nie liczy. To się nie liczy, dopiero za 30... jest jak robienie achievementa w grze. Tak, że... po prostu musisz ładować 29 punkty. Goblinów. Punkty musisz ładować. Ona chyba mu przez kilka tych scen... Już do tej pory wyraźnie... Dawała sygnały. Dawała sygnały, że chyba nie jest za bardzo zainteresowana. Odpowiadała, że jestem najlepszym przyjacielem. Może być... Spotkanie, nie randka. Jakiś... Za każdym razem przychodziła z jakimś znajomym. Może nieporozumienie nie. Może go nie. Zobaczmy, co będzie dalej. Ja myślę, że to jest opcja. Raz na jakiś czas udało nam się być samym. Jednak gdy przytrafiały nam się romantyczne chwile... Znasz tę romantyczną chwilę, gdzie grzebiesz kurwa w łańcuchu od roweru? Bo jedziesz z dziewczyną na rower i wiesz, spada jej łańcuch z roweru, ona schodzi i mówi, dobra, to jest ten moment, nie teraz, już możemy być razem. Skoro już nie mogę odjechać, skoro już nie mogę uciec. Gdy przytrafiały nam się romantyczne chwile w romantycznych miejscach, to albo atakowały komary, albo dzwonili jej rodzice, jakby myśleli, że jestem jakimś zwyrolem i bali się, że właśnie uprowadzam ją do Meksyku, albo coś innego. Ej, wiesz, ej, jej rodzice myśleli, dzwonili i myśleli, że jestem jakiś pierdolnięty. To nie dlatego, że przychodziłem z balonami za każdym razem do niej, jak tylko cokolwiek się jej udawało w życiu. Nie dlatego, że musiała w ogóle izolować się ode mnie i za każdym razem, wiesz, wystawiać po prostu, że ej, chodźmy gdzieś, a potem szybko zmieniać. Dokładnie. Nie jest tak, że ty po prostu nie odczytałeś najprostszych znaków na zasadzie, wiesz co, wiem, że się już gdzieś umówiliśmy, ale nie. Jednak wyskoczyło inne spotkanie, to znaczy po prostu ktoś zaprosił mnie później po tobie? Ale chuj ci w dupę! Tak. Liczyłem, że sądziłem prawie wielka miłość. Powiedziała, że lubi, jak mężczyźni potrafią gotować, nauczyłem się gotować. Gdy powiedziała, że lubi, jak facet jest umięśniony, zacząłem ćwiczyć. Gdy stwierdziła, że pociąga ją, gdy facet umie o siebie zadbać, prasuje swoje ciuchy i potrafi tańczyć, zacząłem prasować swoje ciuchy oraz oglądać tutoriale na YouTubie, jak tańczyć. Gdy mówiła, że lubi kolor zielony, to nagle moja cała szafa ubrań była zielona. Gdy polubiła czarny, to ubierałem się jak metalowiec. I to jest ta najgorsza część tego filmu. Powiedziała, że woli, jak facet umie gotować. Nie no, wiesz... Zacząłem gotować. Nikt się tak nie zachowuje, daj spokój. I właśnie, muszę sprawdzić, czego słucha ta, wiesz. No ta, wiesz. A to ja ją mam na tym, na Spotify, wiesz. O, i co? No takie, wiesz, Iron Maiden, coś takiego. Poczekaj chwilę. No dobra, jestem już. No, zajebiście.
Siemanko. Ta część jest chyba najgorsza z tego wszystkiego, bo ona daje taki jasny przekaz, że no słuchaj, jak ktoś ci się podoba, to chuj z tobą, powinieneś się zmienić w 100%. No pojebane tak się zmieniać dla kogoś. To jest po prostu już takie psychopatyczne. No słuchaj, co ona tam lubi? Wszystkie, każdy jeden punkt się trzeba dostosować do tego, co ona mówi. Bo słuchaj, ona zapomni, że jestem tą samą osobą, której nie chciała i zmieni zdanie kompletnie, bo po prostu tak działają ludzie, no, że jak oczywiście. Na przykład ktoś ci się nie podoba i zawsze lubiłeś na przykład jak ktoś gotował. Tamta osoba zacznie gotować. Automatycznie. Tamta osoba staje się atrakcyjna. Tak, oczywiście. Wow, jednak... Pomyliłem się co do ciebie. Tak. To jest też smutne. On tego nie zrobił dla siebie. Tak, to było, wiesz, dostosujmy się. Oszukam ją. Oszukam, wiesz, zrobię... Stanę się inną osobą. Prawie zacząłem mu współczuć. Prawie. To jest tak. Ale poczekajmy do plot twistu. Tak, plot twist. Jeśli macie jakiekolwiek współczucie, poczekajcie chwilę. Trwałbym w tej friendzone do dzisiaj, gdyby pewnego dnia nie podeszła do mnie i nie stwierdziła, że musimy zerwać kontakt, bo jej chłopakowi się ten... Co? Ona cały czas miała chłopaka! Przez cały film patrzysz i myślisz sobie... No biedny, no kurwa, szkoda biedny, trochę. No wiesz, no to chujowe jest być jednak w tym friendzone. No wszystko, nie? Nawet jak to tak socjopatycznie opowiada. O czym... O, miała chłopaka! No. Byłeś w friendzone? Tak jak powinieneś być przez ten cały czas? Zakochałem się w niej i zaczęliśmy spędzać wspólnie czas. Jednak coś było nie tak, bo jej chłopakowi się to nie podoba. Ja kiedyś miałem dziewczynę sobie i ona też miała przyjaciela, takiego bliskiego. I nic nie powiedziałem. Zarywasz do laski, która akurat ma chłopaka. I jeszcze narzekasz na to w internecie? I wypuszczasz to do swojej widowni 12 milionów miliona. Miliona osób. Tak. Tylko 400 osób uznało, że coś jest... Że coś poszło nie tak. Wyobraź sobie całą tę historię z perspektywy tego chłopaka. No typ jakiś pojebany. Wyobraź sobie. Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym facetem i widzisz to, widzisz te wyświetlenia, widzisz te lajki. W taki oto sposób stwierdziłem, że miłość istnieje. Ale tylko do lodówki. A każdą dziewczynę będę friendzonować. Tak jak kiedyś mnie. Ale to chyba zły pomysł, co? Napiszcie w komentarzu i zostawcie like. Ej, to jest takie... Nie przychodźcie dzisiaj do szkoły. Od kiedy ten raz wydarzyła mi się ta przykra sytuacja w szkole, postanowiłem, że całą ją rozstrzelam. Ale to chyba zły pomysł. Zostaw komentarz. Zostaw komentarz, zostaw lajka, powiedz co o tym myślisz. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Ale to chyba zły pomysł, co? Napiszcie w komentarzu i zostawcie like. Ja pierdolę, Jay Dąbrowski. Do mojej szkoły chodziła kiedyś pewna urocza dziewczyna, która od razu podbiła moje serce. Za każdym razem, gdy odnosiła jakiś sukces sportowy albo miała urodziny, to przychodziłem z kwiatami, balonami oraz jakąś nagrodą. I chłopakowi się to nie podoba. Zjawiałem się, by ją pocieszać oraz oglądać filmy, na które nie mam ochoty. I chłopakowi się to nie podoba. Chciałem po prostu, by to ona była tą szczęściarą. I chłopakowi się to nie podoba. Kilka razy zaprosiłem ją do kina. I chłopakowi się to nie podoba. Postanowiłem ją zabrać kiedyś do restauracji. Nie na jakiś tam fast food, ale do dobrej, legnickiej restauracji. I chłopakowi się to nie podoba. Gdy przytrafiały nam się romantyczne chwile w romantycznych miejscach, to albo atakowały komary, albo i chłopakowi się to nie podoba. Na dobranoc zawsze ze sobą rozmawialiśmy. I chłopakowi się to nie podoba. Zakochałem się w niej. I chłopakowi się to nie podoba. I w taki oto sposób stwierdziłem, że miłość istnieje. Ale tylko do lodówki.